Rozmawiamy z trenerem Kangura Nowy Tomyśl, panem Dariuszem Pilcem. Jak pan ocenia dzisiejszy turniej, postawy zawodników? Znaczy tak, zanim powiem o turnieju, to może słowo o obiekcie, bo bardzo często przejeżdżałem tędy na termy tarnowskie i zawsze z zazdrością patrzyłem na turniej dzisiaj, znaczy na tą halę. Dzisiaj mieliśmy szansę po raz pierwszy w czyściutkim, pachnącym obiekcie zagrać i to była naprawdę duża przyjemność. Natomiast sam turniej jak turniej, no to są młodzicy, także zabawa była przednia, chwilami nerwowa, ale ja akurat mogę być zadowolony. Dwa mecze wygraliśmy, jeden przegraliśmy, także nie jest najgorzej, a są to młode chłopaki, jeszcze wszystko przed nimi dopiero. Czyli to jest jeszcze rocznik, który będzie w przyszłym roku grał też w grupie tak, młodzika? Tak, to jest rocznik młodszy młodzika, także w przyszłym roku dopiero tak będą brać w swoim roczniku rzeczywistym, tak. Czyli w tym roku zabawa, w przyszłym roku oczekiwanie tak, wyników. Tak, jak najbardziej. Jeżeli się oczywiście uda dalej to prowadzić, żadne pandemie nam nie przeszkodzą. Tak. Czy w tym roku właśnie miały jakiś wpływ, przeszkodziły wam bardzo? Bardzo duży. No, praktycznie powiem szczerze, że chyba żadnego turnieju nie zagraliśmy w pełnym składzie. Tak, dzisiaj też się nie udało, ale liczę, że to już co mieliśmy zapłacić, to zapłaciliśmy, a w przyszłym roku będzie zdrowotnie przynajmniej lepiej też, tak? A z dostępem do hali w czasie pandemii mieliście jakieś problemy, czy...? Oczywiście. Pamiętaliśmy się tu i tam, przepisy nieraz zabraniały, tak, nieraz pozwalały, nieraz to wyglądało jak tajne komplety, ale generalnie no, spore trudności. Jeszcze dodatkową trudnością dla nas było to, że nasza hala jest akurat w remoncie, także musieliśmy sobie szukać miejsca tu i tam, tak. No. Ale myślę, że to sam fakt, że dotrwaliśmy do końca, rozegraliśmy wszystkie turnieje i mecze, tak, to jest też sukces, tak. No to gratuluję dzisiaj dwóch zwycięskich meczów. Jeszcze przed wami jeden turniej. Tak. A co potem? Rozruch? Czy jakieś planujecie wyjazdy na turnieje? Jeżeli oczywiście rozporządzenia pandemiczne pozwolą, to oczywiście będziemy starać się jeszcze poszukać sobie przeciwników, żeby nadrobić ten stracony czas, który straciliśmy z powodu pandemii. To cóż, gratuluję dzisiejszej postawy i do zobaczenia na kolejnym turnieju. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.